Szanowni Państwo, otóż po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na wprowadzenie szkolenia e-learningowego dotyczącego obowiązkowego szkolenia BHP. Minuty mi uciekają, tak? Dobrze, to może bez. W takim razie celem naszego projektu było przeszkolenie studentów, którzy rozpoczynają w naszej uczelni naukę na pierwszym i na drugim stopniu stacjonarnym i niestacjonarnym z zakresu BHP. Procedura wdrożenia była bardzo szybka, bowiem całość trwała niecałe, bym powiedziała, pół roku. Oczywiście w pierwszym etapie rektor powołał zespół pod kierownictwem pana profesora Olszewskiego. Tenże zespół opracował materiały, czyli pan profesor Olszewski oraz moja osoba. Do tej pory stosowaliśmy zwykłe zajęcia BHP prowadzone przynajmniej chociażby w tejże auli. No i cały pomysł, jak przetransponować tą wiedzę, którą do tej pory realizowaliśmy w sposób tradycyjny na właśnie kursy e-learningowe. Pomocą służył nam zespół e-learningowy pod kierownictwem pani magister Renaty Brzeszczak i pana magistra Piotra Skolarskiego. Pojawiły się procedury tworzenia tychże materiałów, ale również powstał test, za pomocą którego identyfikowaliśmy, czy faktycznie student zdał, zaliczył dany przedmiot, czy też nie. Oczywiście test na zasadzie quizu, gdzie generowane są pytania z dużej bazy pytań. No i oczywiście taki student mógł trzykrotnie podchodzić do testu, za każdym razem generowały się inne odpowiedzi. Oczywiście studenci zostali powiadomieni o obowiązku przejścia tego szkolenia w trakcie właściwie, kiedy otrzymali decyzję o przyjęciu na studia. Tam otrzymali od działu dydaktyki kierowanego przez panią Agnieszkę Gampę-Matysia informacje dotyczące logowania. Kurs, proszę Państwa, przeszło w tym roku 4278 osób, które zostały naszymi studentami. Logowanie było bardzo proste, bowiem tylko na podstawie numeru albumu, hasłem był PESEL i każdy ze studentów dostał także indywidualny klucz dostępu do kursu. Powiem Państwu, ciekawość jest tego typu, że bardzo często studenci, którzy przychodzą do nas po raz pierwszy, spotykają się z platformą e-learningową i była duża obawa, czy będą potrafili zweryfikować wszystkie te elementy. Powiem, że wyszło to znakomicie. Także, proszę Państwa, myślę, że był to olbrzymi sukces. Tak duża grupa, jeden wykład i pierwsze tak naprawdę sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.